Wielu z was zastanawiało się, czy Tajowie dadzą radę nauczyć się polskiego, więc dzisiaj spróbuję nauczyć swojej Tajki mówić po polsku i pokażę wam, co z tego wyszło. Z jego? Partiatik! Braszcz. Polska. Kupił. Polska. Pudzian. Tajlandia. Tajka. Pieniądze. Grzegżółka. Robert. Drzewo. Fajna dika mama. Drzewo. Siewo. Can I get $1,000 hamburger? Huh? $1,000 hamburger? $1,000 hamburger? Do you sell those here? No. You don't do $1,000 hamburgers? Where is that? Chłop zdziwiony, że nie mają w ofercie za $1,000 burgera XPP. $1,000 for a hamburger. Oh, $1,000 for a hamburger. I don't know if they do. If you want it, any burger you want, don't worry about it. Is the boss here? You want me to call him? Yeah. Are you the owner of the restaurant? Yes. I'm Zach. What's your name? Wyciął $1,000, przyjechał aż tu bez innego stanu. Dobrze. Hey, sir. Do you sell $1,000 hamburger? $2,000 hamburger. Whatever you want. No, I'm serious. $1,000 for a hamburger. Our hamburger is good, but it's not too expensive. How much is the hamburger? $10, $13. How about instead of getting one hamburger, can we get 100 hamburgers and feed people in need today? You want like to help people? 100 people. I help with you. What do you mean, no money? No. But it's 100 hamburgers I just asked for. There's a lot of people need help. We feed people, me and you. You want to leave work right now and feed people with me? Yeah. Pomaga mu? To nie jest Janusz Biznesu? Przecież w Polsce to... Kumasz? Nie, myślisz, że w Polsce by wymusił, czy też by pomógł? 100 hamburgers. Okay, sounds good to me, man. Yalla, we're gonna feed 100 people today. What's your message to the world? Just live together, no war, nothing, everybody... Chyba, że to reklama, bo zobacz, jak widoczne jest logo. Ale może tak normalnie jest. I get $1,000. Jeżeli myślisz, że Jezus urodził się 2023 lata temu, no to jesteś w błędzie i to dość dużym. Wszystko to przez błąd rzymskiego mnicha Dionizjusza Małego, który na polecenie papieża Jana I miał obliczyć, kiedy dokładnie urodził się Jezus, żeby można było na tej podstawie zacząć nowy kalendarz. Problem w tym, że się pomylił w obliczeniach. Tak naprawdę Jezus urodził się około 5 lat przed naszą erą, czyli około 5 lat przed narodzinami Chrystusa? Czy to znaczy, że mamy 2028 rok? No nie, bo tak. Mimo, że ten błąd jest już faktem, pisał o nim m.in. Benedykt XVI, to nikt nie zdecydował się nawet myśleć o skorygowaniu tych dat. Wyobrażacie sobie zmieniać daty wszystkich historycznych wydarzeń? Grunwald w 1415? Bez sensu. To już historia. Obserwuj. Okej. Okay. Jest napisane i przemówił do nich Jezus z Łodzi. Chodzi o to, że był Polakiem Jezus? Zgadzam się. Jezus, co jest? Yo, I was just Yo. Hit by a car. I'm gonna... Your drinks are not good. I'll go back and get you some... Ty zobacz w Ameryce, co się nie pieprze. Uderzył w auto, ale on wiezie tego Ubera. Musi dokończyć pracę, rozumiesz? Fresh drinks. Yeah, yeah, I'm all good, No, 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 can I please go get you the drink? I zobacz, on mu jeszcze dał w mordę, że dwie minuty później przywiózł McDonalda. Ice coffee? No, no, I'm gonna go get it. No, man, you paid for this, I'm gonna go make this right. Come back and leave you your drinks, alright, man? I got you, I gotta get this delivered, man. Fist bump. Yep, alright, brother, I'll be right back. Thank you, no, thank you, man, sorry about that again. I'll be right back. Ale dziwne... Korytarz, jakbym w hotelu mieszkał. Back. I don't know if you can see that. I got a couple cuts on my legs. Honestly, nothing too serious. Dobra, powiem ci, czemu tak jest. Tak jak on robi, bo on robi na Uberze. Na Uberze przez apkę, no żadnej umowy nie ma. I on nie ma ubezpieczenia żadnego. No i co ma zrobić? Auto go uderzy, co on ma zrobić? No nic, przypali się zapałką i idzie dalej, no bo zapłaci 100 tysięcy w szpitalu. To jest USA, człowieku. Opanuj się. On może jedyne co to przetrzeć rękę i robić dalej, zapieprzać. Right.
Ja pierdzie, co to jest? Kolego, to jest tylko prank. Ten prank to? Ja nie, no to musi być ustawka. I'm pumpkin. Spójrz! Niech rzuci kulą do kręgli, to dam lajka. Żartuję. Patrz to. Ja pierdzie. Co to jest, Black Blue? Przeraża mnie to. A widziałeś kategorię art? Co ludzie malują? It comes with a little spoon. W Photoshopie? Pretty good. Level 2 cappuccino. Ty babcię okradł. Nice. Ej, czemu on okradł matkę Teresę, złodziej? Yo, you good? Looks like you need a blanket and a pillow, bro. Co to jest? Yo, you good? Looks like you need a blanket and a pillow, bro. Ale to jest straszne. Is this for your sleep? You don't got a pillow or anything? Oh, like a little backpack? Would you like a pillow? To jest ustawka, czy nie? What's your favorite food, man? I like chicken sandwiches. How old are you? 21. What's like your life story, bro? My mom had passed away when I was... Ej, czemu on ma takie wielkie oczy? On jest pod wpływem czegoś? Czy co się stało? I was 10. After that, I got into drugs when I was 13. I started smoking weed. So when I was 16, I went to a program. They got shut down for a I started living with my grandpa. My grandpa got evicted and he's living in his car right now and I'm living on the streets. Every day is a struggle. Sorry, pana. I got him something special, so stick around to see what I get him. I think he's gonna like it a lot. I got you a pillow. Oh my goodness, are you kidding me? I got you a... Dał poduszkę, że bezdomny nadal spał na ulicy, ale z poduszką. No miły jest. USA. Ale w USA to się nie pieprzą. Bezdomni to jest część krajobrazu. Masz chociaż poduszkę, no i luj. Żeby ci w głowę było miętko. Dzięki, Janusz, za Prime'a, witam. A co, mam mu dom kupić? No a co, jak jesteś bezdomnym, kup dom, po problemie, rel? A brand new tablet too. And then here, I'm gonna give you something else that you can spend on whatever you want. I'm gonna let you pick out a random person on my social media and I'll give them $50, bro, in honor of you. Czekaj, czy ten bezdomny człowiek wybiera kogoś z komentarzy, kto dostanie $50? Jakby z pozdrowieniami od niego z ulicy. Ten content to już przerażający i ludzie dali 2 miliony lajków, bo mu kupił poduszkę. To, ja nie wiem, jak to nazwać. To jest naprawdę odklejony ciężki rozum. You just gave them 50 bucks, man. Love you, buddy. Mister Beast z Walmarta. Him right here smoking a cigarette. Transactions completed. Grab my bag for. Are you John? My name is Dimitri. I came here to deliver a package. You do not open this package without my permission. I don't know what the f- you doing. They're watching us. Okay. Is this, you sure this is your package? Yes, this is my package and I'm John. I had to make sure you was the right person. Huh. What the f- is happening with the suit and this ain't the neighborhood for that Ty, CJ się wkręci, on serio wierzy w to, co się dzieje. You're making us stand out. I'm a Russian hitman. Right. Listen to me, you want a problem, I'll give you. Motherfucker, there's all kind of problems around here. I don't give a fuck about your problems. We're finished with our business. Go ahead. This Glock is made in Moscow. Think I'm worried about that? You're talking about this. It's a special umbrella. Okay. Listen, you do not seen anything? No problem. But are you finished? Because we look funny out here. This is not the place for that. Yeah, it's not the place. Okay. Your life, your choice. 60 seconds. Transactions completed. Him. Aha, 66. Oto ten, co daje itemy. Ej, ja bym wziął gifta. Co to? Co mu jest? No pokaż, bo nie widzimy. Show them what you got. Alright. We got this bad boy. PS4? Co? We got this.
PS4, ta? PS12. Pady do Nintendo Switch. Nintendo PS12. Drake, please collab. Nowa konsolka? Yo, I'll give you $100 if you can break this bowl right. Dziwna rzecz. Yeah, I think I can do it. It's all good, bro. You want to try again? Popsu? Off the tree? Want to try again? Oh yeah. Z czego to jest zrobione? It's good. To jest Ameryka, wystarczy pistolet wyjąć? Ty, racja, popsułoby? To jest one reklama? Last try? All right, I guess I'm keeping my money, bro. Yo, I'll give you a sadge. Would you rather have $10? Dobra, wracamy do Polski. Popsułem w dupę algorytm. Maciuś bardzo chciał zaimponować dziewczynie w swoim. Wracamy do Polski. Biurze, ale ona już spotykała się z kimś innym. Pewnego dnia, nie będąc w stanie dłużej ukrywać swoich uczuć, podszedł do niej i powiedział: dam ci 5000 złotych, jeśli zgodzisz się ze mną być. Dziewczyna... Przestał ukrywać swoje uczucia, więc zaproponował pieniądze za związek i XPP? Zaskoczona, odpowiedziała: nie. Maciuś, nie dając za wygraną, powiedział: będzie szybko, rzucę pieniądze na podłogę. Schylisz się, żeby je podnieść. A kiedy to zrobisz, ja skończę. Dziewczyna pomyślała przez chwilę i zdecydowała się skonsultować sytuację ze swoim chłopakiem. Lagblu, ale to coś to było to? Co ty mówisz? Chłopak po chwili namysłu powiedział: poproś o 10000 złotych i weź pieniądze bardzo szybko, tak żeby nie zdążył nawet zdjąć spodni. Dziewczyna zgodziła się na propozycję. Połowa godziny minęła, a chłopak dalej czekał na jej telefon, ale dziewczyna jeszcze się nie skontaktowała. Wreszcie, po godzinie, chłopak zadzwonił i zapytał: co się stało? Dziewczyna krzyknęła: ten idiota zapłacił drobnymi. Maciuś bardzo chciał zaimponować dziewczynie w swoim... Okej. 10 tysięcy rzucił w centach na ziemię i walił pół godziny. Fajna historia, na faktach. Nie, Polska. Gdzie jest Polska? Gdzie są Polacy? No popsułem algorytm. YouTube zapomniał, co się dzieje. Loj, oglądamy, co jest. Za ludzi płaci? Aha, bo on myślał, że sobie jaja robią z niego, a on serio za niego zapłacił. Zobacz, miło. Ej, w Lidlu robią zakupy w ogóle. Lidl jest w USA? Excuse me? That guy is looking at you. Strzał do przeterminowanej gaśnicy? Czemu nie? Strzelimy. Oho. Hashtag Grzegorz Brown. My zobaczymy, jaki będzie piękny rozbrysk, potem będzie dużo sprzątania. No, aż tak Grzegorz Braun. Strzelę sobie z kalibru 223, karabin AR-15, odpowiedni dystans. Zaczynamy. Co ty gadasz, Defrod? Nie. Ej, w grze by wybuchło. A jednak proszkowa. Może to nawet i lepiej, bo będzie mniej sprzątania. Czy przebiła? Zobacz. Co on ma sprzątać w lesie? Bardzo ładny otwór wlotowy. Jak to ma sprzątać? Nie ma otworu wylotowego. Tu jest takie ładne uwypuklenie. Tutaj coś mamy. Ciekaw. No okej. Okay. Fajne. Are you able to help me get some gas? Are you able to help me get some gas, please? Spieprzaj. Jaki był twój największy napiwek? Jak... O Boże, ten po... Nawet nie wiem, jak zmienić ten dubbing w tych shortsach. Luj, oglądamy tak. 50? $50? Tak. A czy kiedykolwiek dostałaś samochód? O Boże, to na serio? To musi być jakiś prank. To tylko kluczyki, to nie jest samochód. Chcesz zobaczyć? Jak to jest Mr. Beast? Co ty pieprzysz? To on. Stoi na zewnątrz, lecimy. Dawaj, idziemy. Stoi twój nowy samochód.
10 dolków. Jest naprawdę mój. Tu jest zapisane, to tyle kosztuje? Po prostu nie mogę w to uwierzyć. To uwierz, teraz kliknij. To uwierz, ten dubbing. Tutaj aż wydać dźwięk. To uwierz. Dokładnie dzisiaj spóźniłam się do pracy, bo Uber jechał za wolno. Panikuję, to jestem w takim szoku, że nawet zapomniałam, jak się prowadzi. Nie ma za. Dziękuję bardzo. Nie ma sprawy. Namalowałem obraz za pomocą soli. No dobra, tą sól wymieszałem trochę z farbą, ale efekt końcowy i tak wyszedł. Czemu ja nie dubbinguję jego filmów? Na samym początku wymieszałem ze sobą kilka... Nie mam takiego talentu. W związku z Grzegorzem... Nie, ja nie oglądam teraz nic. No nie działa, widzisz. O, może ten to popsuje, obejrzmy. Dawaj. On to samo robi co tamten, rzuca. Jaki jest sposób na rozwalenie tego? Ty, a są te takie specjalne do tuczenia szyb, nie? I tam okien i tak dalej, jak to się nazywa, takie młoteczki. No, dałoby radę tym? Szkła? Wiesz, o co mi chodzi, nie? Keep going. Ty, a Pudzian z ściśnięciem ręki zniszczyłby to? Tak, tak, tak. Czy nie? Ta, no właśnie, Pudziana potrzeba. Ej, ten sam robił te same triki, ty. W sensie próby. It's all good, bro. You got anything else? Pistolet weź. Ej, nie wiem, oni chyba oszukują. Ludzie sprzedadzą wszystko. Dosłownie wszystko. Na przykład kolegów na pogrzebowe kazoo. Wiecie, idzie konwój pogrzebowy, wszyscy płaczą, a wy... Chwila, czy to jest kieliszek? Ale fajna. Ale po co? A nie jestem pewien, czy to jest obrzydliwe, czy cudowne. Ej, fajne. Serii, co autor miał na... No wiadomo co, przecież widać. Myśli. Ktoś zrobił czapkę z sera tostowego. Znam przynajmniej jedną osobę, która by to kupiła. Chwila. Lejsy o smaku Cheetosów? Jest nawet pizza z lejsami. Pizza Hut chyba, nie? Piżama z wbudowaną pufą. Okej. Okay. Ej, ale takie kroksy na ręce to bym sobie kupił. Revengers? Detective Horse. Greg. Wszyscy się jakoś nazywają i jest Greg. A co chodzi? Wygląda jak Bubus w dupę z Dragon Balla. Ty, co jest? Którego z Revengersów byście wybrali? Chyba Gregowi najlepiej z oczu... Amon Ra. Patrzy. Ludzie... Greg to Amon Ra. Nie, Rusek. What's your Pokemon knowledge at? Zero. 10. Not gonna get a single one wrong. Why are you so confident? I know Pokemon. Widać, widać. Żartuję. To nie jest stereotypowo o vanach Pokemon, przepraszam. Virgin, do you watch my TikTok? I do. We're friends. For four... I'm gonna show you a picture of a Pokemon. If you get Pikachu. Five in a row right, I'll give you $10. Alright, one out of five. What's the name of this Pokemon? Foxily. Tak pasuje. Foxily. Breakson. Co? To brzmi jak nazwa jakiegoś mordercy. Przepraszam. It is Breakson. Told you. No, for 2 out of 5, what's the name of this Pokemon? Purplezaur. Okay, I don't know how to pronounce it, but it's Volbeat and Illumise. That one's Illumise. Co? For 3 out of 5, what's the name of this Pokemon? Ej, znacie jakikolwiek? Jestem Żydem. Więc się chcę kurwa wzbogacić. Ja żadnego nie znam, znam Pikachu. Sam synu dał. Dziękuję na bardzo. 10 złotych. Dawaj gry małżeńskie. O, może. I know this one. I love this one. That's crab bombnable. It is. Yeah, I love that guy. For 4 out of 5, what's the name of this Pokemon? Handzaur, bo jest taka jakby dłoń.
Oh no. Taka. Ramblin? That is correct. You actually watched that one out. I know Pokemon. For 5 out of 5, what's the name of this Pokemon? Ja pierdzielę, co to w ogóle jest? I know it. Barbacle. No. No? Barbecue? You wanna read it? Binnacle. You're a bad person. Przegrał $10. Pieprzony całe życie ogląda tę bajkę zapieprzoną i nie wygrał 10. Czyli całe życie się uczył tylko po to, żeby tu wystąpić i przegrał. Co za śmietnik. For $100, would you wash your face with this water? To nie olej? No. What if I told you this is the water you're using to wash your face every single day? No way. No way. If you have time, I can show you. Let's do it. My God. Taka woda jest w Nowym Jorku w rurach? Gosh, this is your place? I'll gas up the tap water. Take this chlorine tester. It tests for how much chlorine is in your water. Chloru ile jest? No ale żeby czysta woda była. Zagotuj i wypij herbatkę se. Co to było? Robaki wypadły? 5 drops each. To są reklamy, gazet? Skąd wiesz? Nie, ona chyba kłamie. Gdzie są Polacy? Drzwi sąsiadka, studentka 8 na 10. Otwierasz, a ona do ciebie tak nieśmiało, że chciałaby pożyczyć cukier. Mówi się, żeby weszła do środka, bo na klatce zimno, a ona w samym szlafroku. Powiedziała, że... Rozumiem, Jolk. Okej, okay. Cienki. Prowadzisz ją do kuchni, bierzesz szklankę i zaczynasz powoli przesypywać. Wtedy ona łapie cię za ramię i mówi do ciebie, że chłopak ją rzucił, żeby... On ukradł komuś kontent? Nie. Skurwielem, myślisz sobie. Rzucił ją, nie ma kto teraz iść po cukier do sklepu. Skąd ta wizyta? Sypiasz jeszcze trochę. Ej, to jest chyba pasta stara. Na granicy szklanki. Mówi, że potrzebuje faceta, kogoś takiego jak ja. Próbujesz usilnie nie przesypać cukru, ale trudno ci jest się skupić, kiedy ona cały czas coś pierdoli. Poluzowała trochę szlafrok, ciągnie ciebie za rękę i mówi, że u niej na dole nie ma rodziców i że kurwa, przesypałeś cały blat stołu pierdolony cukrem. Wyciąga z szafki drugą torbę cukru, ciskasz go do rąk tej szmaty, mówisz do niej, żeby brała ten cukier i wypierdalała. Zamykasz za nią drzwi. Kobiety bez mężczyzn to jednak gówno. Chłopak wychodzi ze szkoły, gdy podchodzi do niego naprawdę piękna dziewczyna. Pyta chłopaka, czy chciałby gdzieś wyjść razem z nią. Chłopak, kompletnie zaskoczony, nigdy nie wyobrażał sobie, że dziewczyna taka jak ona kiedykolwiek podejdzie do niego, więc bez zastanowienia zgodził się. Wsiadają do jego samochodu i jadą, zatrzymując się ostatecznie na klifie z zapierającym dech w piersiach widokiem na całe miasto. Spędzają tam trochę czasu razem, podziwiając widok, dzieląc się historiami i śmiejąc się. Po pewnym czasie dziewczyna szepcze i mówi: bardzo dobrze się bawiłam i tak na marginesie, jestem profesjonalnym przewodnikiem, to będzie kosztować 200 zł za moje usługi. Chłopak jest zaskoczony, zdając sobie sprawę, że nie była nim zainteresowana, tylko pracowała. Czując mieszankę zdziwienia i smutku, podaje jej pieniądze, a oboje siedzą tam w niezręcznej ciszy. Dziewczyna po chwili mówi, że jest gotowa do wyjścia. Chłopak odpowiada: cóż, jestem kierowcą taksówki, więc to będzie 300 zł. Chłopak wychodzi... Sigma. This is what happens when you eat meat in a vegan Zoom class. Hey, I'm JJ. I'm new here. Sadge dla niego było. Where's your laptop? I don't have a laptop. $1 mystery gift. Znowu psuje algorytm amerykański, aleluja. Ej, lapka mu kupił? Ty, ale to jest Ameryka, tak? On mu nie kupił MacBooka, tak? Czyli teraz się z niego koledzy śmiali, tak? Czyli jakby zlinczują go teraz, tak? To jest gówno, to chata? A oni drukarek nie robili? Czego jesz? On je czekoladę. Zjadłbym mileczkę. T
Chop, chop. Głęboko wierzę w to, że jeżeli jesteś przedsiębiorcą, który unika na maksa sprzedaży, który unika na maksa kontaktu z klientem, bo głęboko wierzysz w to, że pierwszy handlowiec zrobi za ciebie robotę i wystarczy, że dasz mu białą fabię, używanego laptopa oraz komórkę i będzie się samo działo. Ja to traktuję jako przepis na katastrofę. Okej, okay, dzięki. Trzymaj mocno. Ale dziwny lektor. Nie puszczaj. Ej, nie kojarzę tego lektora ze starych filmów. To jakiś nowy zastąpił tych starych? 8 metrów. Trzymaj mocno. Co on mierzy? Słaby film, ty go znasz? 6. Dom ich nie chce. Film, kino, viral. 6,5. Normalnie dom ich nie chce. Stoisz przy rogu? Na pewno? Możesz puścić. Co pokazuje? Ten pokój jest 1,5 metra dłuższy od środka niż z zewnątrz. Ma grube ściany. Jak to możliwe? Niemożliwe. Trzymaj mocno. Możliwe, co ty pieprzysz? Would you pay $5 for whatever's in this bag? Would you do it? Yeah. Ej, ja bym dał. She has to pay me $5 and you can get whatever's in the bag. Thank you. All right, here you go, bro. O kurde, co tam jest? Jakieś gierki. Oh, thank you guys. You're welcome. Pac-Man, it's like a giant video game. Thank you. You're welcome. What should I put in this bag for the next person? Candy? All right, let's go give someone candy. Is this enough? Would you pay $5 for whatever's in this bag? Yeah. Can I have $5? Thank you. Oh. Ej, tylko dwie torby za 5. To się pili? Ile to warte? W Ameryce słodycze tanie, nie? Ty zarobił jeszcze na nich, ty. Zarabia na dzieciach. Przemoc. You're welcome. What should I put in this bag for the next person? Candy. I already gave candy. A squishy. All right, let's do it. A banana squishy. All right, we'll do. One banana plushie. Would you pay $5 for whatever's in this bag? Ej, on skamuje dzieci. Idę stąd. This is how you will get scammed in Bali. I heard a lot about money exchange scammers in Bali, so I decided to... Dwie paczki, $4 i ono skamował? So you don't get scammed. I came across this money exchange place and asked them to exchange 100 euros. Ale to sam daje. Yeah, that's the scammer gave me to count the first pile. 1, 2, 3, 4. Czy to jest kantor? Then he gave me to count the second pile. While I was counting the second pile, he took the first one and dropped some. To jest ustawione, bo znowu to samo jest co w poprzednim z tym magikiem. Who can jump the highest? Abby? Vincent? Ja bym sufitu dotknął głową w tym pomieszczeniu. Denise. Naprawdę. Third try. Fourth try. Just try. Vicky. Ej, to co to za szkoła, że oni mundurki mają? Ty w USA? Nie. W USA są mundurki? Nie, oni nie wyglądają. W sensie jakby to powiedzieć, żeby ten... To jest Japonia? Oglądałem Tokyo Drift. Tak mieli, byli ubrani. Jasmine. Mari. Hakim. Ben. Ej, ten jeden. Ashley. Fisher. Co to zdejmie? Jian Hao. Madam Sipeng. Ej, nauczycielka nawet, a u nas by nauczycielka uczniów pobiła. Sadge. Yo, if you could beat me at any lift of your... Dobra! Gdzie jest polska rzecz? Spieprzyłem znowu... If you catch this... Popsułem algorytm! ...stoi przed sądem po tym, jak zostali złapani za palenie. Sędzia powiedział, wyglądacie na dobrych chłopaków, dam wam drugą szansę. Macie tydzień na przekonanie jak największej liczby osób, że palenie jest złe. Do zobaczenia za tydzień. Dobrze. Przy kolejnej rozprawie sędzia zapytał pierwszego chłopaka, jak tak, gry małżeńskie. Wysoki sądzie, przekonałem 19 osób, żeby przestali palić. 19 osób? Jak to zrobiłeś? Narysowałem na kartce dwa okręgi i powiedziałem, że duży to ich mózg przed paleniem, a mały po paleniu. Bardzo dobrze.
dobrze, powiedział sędzia. Odwrócił się do drugiego chłopaka i również zapytał, jak mu poszło. Przekonałem 206 osób, żeby przestali palić. 206 osób? Jak tego dokonałeś? Użyłem podobnego rysunku jak kolega, wskazałem na mniejsze z nich i powiedziałem, że to ich tyłek przed więzieniem. Dwóch chłopaków... Okej... Today I'm gonna break the... Mężczyzna dzwoni do żony, ale to jego córka odbiera telefon. Tata się jej pyta, gdzie jest twoja mama? Córka odpowiada, jest na górze z wujkiem Pawłem. Tata mówi, ale my nie mamy żadnego krewnego, który nazywa się Paweł i pyta córki, co mama robi na górze z wujkiem Pawłem? Córka mu odpowiada, nie mam pojęcia, tato. Kazał córce iść na górę, zapukać do drzwi i powiedzieć mamie, że tata wrócił z pracy. Huch! Kilka chwil później córka zbiega po schodach, podnosi telefon i mówi tacie. Kiedy jej powiedziałam, wybiegła z pokoju i spadła ze schodów i teraz nie odpowiada. Ojciec pyta, a co z wujkiem Pawłem? Córka mówi, wujek Paweł wyskoczył z okna do basenu, ale wypompowałeś z niego wodę 2 dni temu, więc myślę, że wujek Paweł zginął. Ojciec mówi, ale my nie mamy basenu. Pyta, czy to 5-3-7. Dziewczyna odpowiada, nie to 5-3-8, a to mężczyzna. Przepraszam bardzo, pomyłka. Co tu się wydarzyło? Boże, co się wydarzyło? Ja nic nie rozumiem. Hey, excuse me, can I join? Ten, kto pierwszy popije ostre przekąski z naszego... Daj link do tamtego. Mężczyzna dzwoni do żony, dobrze, ale to jego córka odbiera. Masz. Tata się jej pyta, gdzie jest twoja... Hey. Dzięki Delicja za 16 lat. Ten, kto pierwszy popije ostre przekąski z naszego sklepu, przegrywa. Na początek orzeszki takis. Tu powinno być łatwo. Znowu nie ostre źle. Jedzą ci. Mocno, ale ja jeszcze nie muszę pić. Trzecia runda, czyli Toasty Flaming Hot. Łagodniejsze niż te cukierki. Ja jadłem kiedyś Lay's Strong. To bardzo ostre, ale dobre, nie? Jadłeś? Poczekaj chwilę. Dobra, to jest na pewno ostrzejsze niż te ich gówna. XD? Co to, Twitch? Ja pierdziele. Języku. Ja jeszcze nie popijam. XD. Ja robi się coraz ostrzej. Powoli nie czuję się... Ej, a kiedyś jedliście, to były takie chyba przez chwilę tylko. Lay's wasabi chyba, takie zielone były. To było tak ostre, jakbyś wrzątek jadł, ja to tak pamiętam. Jakbyś wrzątek sobie do mordy lał. Dla mnie przynajmniej to było tak ostre. Ale jadłem i tak. No takie zielone Lay's wasabi. Języka. Ja powoli nie czuję żadnych smaków. Dobra, jest. Ale nie wiem, czy to jest normalne. Piri piri, nie wiem co okay, to jest. Okej, powiedzmy. Kebab? Znowu z opóźnionym zapłonem. Tak, no, na początku jest łagodny, a później aż jej przemyk pali. Aha, 6-6 wasabi? Tak, no. Wasabi. Okej, okay, jest ogień. Nie wiem, czy są. Dobra, piję, nie... Jadłem jej, czułem delikatnie tylko, ale ja nie lubię ostrego. Nie, dobra, też ja też ty jesteś w dupę hardkorowcem w ostrym. Wszystko oraz inne, mniej ostre rzeczy. Heroina nie niszczy mózgu. Jak? Co? A co, niszczy całą resztę ciała? Heroina nie niszczy mózgu. Jak to możliwe? Znam ludzi, którzy przyjmowali heroinę przez 20 lat. I spoko. Czy argument, że znasz kogoś, kto w dupę coś zrobił i mu nic nie jest, jest okej? Nie. Znaczy, generalnie to inaczej. Czy spoko, to bym raczej tego słowa nie użył w tym kontekście. Inaczej. To jak są ci kulturyści, nie? Co biorą jakieś różne środki i tak dalej. Większość się dożywa 40, ale Arnold ma 80 lat i żyje, to znaczy, że sterydy nic nie robią? Taki argument jak jej. Heroina niszczy ludzi dlatego i nie każe im przerywać naukę, dlatego że jest nielegalna. Bo co? Człowiek, który się uzależni od heroiny, z tysiąca powodów, mogę opowiedzieć mnóstwo historii, w jak desperackich sytuacjach ludzie sięgnęli, bądź dostali do spróbowania. Ale to byśmy gadali 2 dni. Uzależniają się.
przestają chodzić do szkoły. Czyli jak ktoś nie chodzi do szkoły i ćpa heroinę, to nie może się uzależnić. Ta pani dziwne rzeczy mówi. Nie dlatego, że heroina na to nie pozwala, tylko nie mają czasu, bo szukają pieniędzy na kolejną działkę. Okej, czyli trzeba zrobić darmową herbatę dla wszystkich. Wydaje mi się, że ta pani ma dużo wspólnego. Ej, co ona... Nie mogę, to jest chore, co ona mówi. Ja pierdzielę. Ty... Nie uchodzi za taki najgorszy narkotyk? Czy to jest, jak widać, według tej pani stereotyp? Dzięki, Dawidow, za 7 lat. Ja biorę metę od 10 lat i poza tym niszczy mózg, na pewno niszczy mózg i to bardzo. Ale poza mózgiem też pewnie inne rzeczy. Grilled chicken, cheese, lettuce, pickles. Ej, ładne jedzonko, zjadłbym to. Next, a snack of some beef biltong with berries and a banana. And for a second meal, I have this cheeseburger bowl. Ej, jak umożliwe, że on takie ładne jedzenie robi, ten pan? With rice, ground beef, fat-free cheese, pickles, tomatoes and lettuce. And of course his note, you have incredible power within you. Don't forget that. Love your pal. Ale fajne. I taką te... Aha, dla syna to robi, jakby go miał. Chciałbyś być jego synem? Ja tak. Dobra, widać, że udaje, że ma dziecko. Ludzie mu zwo... No, pieprz się. Ceny podstawowych produktów w Polsce versus w Tajlandii. Żeby uświadomić was, jak ogromne różnice... Czemu nikt nie bierze dolara? No bo lepiej ty innego. Różnice cenowe mogą na was czekać. Poszedłem do lokalnego tajskiego supermarketu i już za chwilę pokażę wam, jak prezentuje się sytuacja. Ser. O, ciekawy jestem. W Polsce 7 zł, w Tajlandii 23 zł. Puszka coli w Polsce... Ale w Polsce ser jest ogólnie chyba dość tani, nie? Jak na tego realia, tak jak się to mówi. 3,50 w Tajlandii złoty 80. Cukier w Polsce 6 zł, w Tajlandii 2,30. Jajka w Polsce 12 zł, w Tajlandii 7 zł. Makaron w Polsce 5 zł, w Tajlandii 10 zł. Papier to... A ciekawe, jak z jakością jedzenia w Tajlandii. Czy też muszą przestrzegać różnych tam wytycznych i tak dalej, czy co ci dadzą to luj, jak w USA. Toaletowy w Polsce 10 zł, w Tajlandii 10 zł. Arbus w Polsce 15. No i podatek cukrowy, to wiadomo, że szkoda szczępić ryja. 15 zł, w Tajlandii 6 zł. Ale w sumie u nas podobne ceny były coli, jak nie było podatku, nie? Ceny podstawowych produktów. Czy pokażę tort na 18 dla dziewczyny? No, o. Pewnie. Smaki, jakie zostały wybrane, to Snickers, owoce leśne i biała czekolada. Przepisy na te kremy znajdziesz. Nienawidzę Snickersów. W moich e-bookach. A wracając do samego tortu, dostałam na niego dokładne wytyczne. Góra miała być różowa, do pierwszej warstwy nigdy nie dodaję barwnika, no bo też po co, skoro nawet jej nie widać. Ozdoby w torcie to miały być kwiaty oraz czekoladki. I tak jak wam już wspomniałam, górne piętro miało być różowe, natomiast dolne piętro miało być czarne. Gdy już sobie tort otynkowałam... Ale ona ogarnia to. Ej, fajne to się wydaje bardzo, robienie tych tortów. Takie przyjemne. Badanie. Zobaczcie, jak pięknie mi to wyszło. Często pytacie, po co są wsporniki w torcie. No to wspornik w torcie działa trochę jak ściana w domu. Jak jej nie będzie, no to może się zawalić. A na torcie miały być jeszcze kwiaty. To jest jak te takie trójnóg do pudełka od pizzy, ta? Kwiaty, czekoladki, oczywiście toperek 18, blink złoty, no i cyfra 28, ponieważ tort miał być dla sióstr na łączone urodzinki. Zobaczcie, jak fajnie udało się. Fajne. Zaleję wódką Snickersy na... Ta robi tort ze Snickersów, a tu polska dieta nagle wjechała. Dwa tygodnie i zobaczymy. I teraz czytam. Dieta Polaka za granicą. Za na robotę wyjechał. Wódka ze Snickersami. Żeby czas szybciej leciał. I jeszcze nie Black Blue, ale mam dużo czasu jeszcze, bo...
Znaczy się, ja nawet nie wiem, czy to mam, bo próbowałem to zrobić generalnie, ale mi wywalało na stronce. I muszę z supportem się skontaktować, a jak mam w takich godzinach live, to ciężko. O Jezu, jak to wygląda strasznie, jak mi coś się zepsuło. Nie wiem, czy jeszcze jednak mam tą reklamację, bo mi wypieprzało, jak dawałem numer jakby faktury na tym, nie? Wywalało mi, że tam nie ma czegoś takiego, więc może być lipa. Tak, wyjdzie trzeba wydać. O, ale tutaj takie gęste leci. Też. No to do 8 live na God of War. Karmelek, który schował się za słodkim, słonym orzeszkiem. To może się podoba. Ej, to wygląda jak taki likier, czy jak to się nazywa, nie znam się na alkoholach. Nie, no 7. I rysy. Ale dobre, kurwa. Nie. Ale dobre. Tak, to smakuje jak wersja historyczna dla dorosłych. 9 na 10. No, pachnie wodą albo jakimś alkoholem. Grzeje. U, ale pali. Spirit ze mnie wyleciał. Ten się duch. Czyli dobra? To są te takie specjalne ekrany, co wygląda jakby wychodziło z ekranu. Ej, jadłem to chyba, to jest dobre. To jest takie miękkie i pyszne. O, tu teraz tak. Takiego palucha. Ej, co to? Też coś nowego? Nutella i takie pałki. Fajne. O, tego nadal nie jadłem. To w Biedronce chyba widziałem. Dobre to jest? No to zjadł. Zjadłbym to. O. Co to za mały słoiczek? Fajne, nie? Taki deserek, nie? I grasz w ligę 100 godzin potem. W końcu jakiś streamer bez House Flippera? Nie, no serio jest tak dużo? Weź Black Bluzerk, ile ludzi to streamuje, bo to jest chyba fake. Trolują mnie. Czy co on powiedział? Czekaj! Bo mikro zaraz mi wypieprzy. O, dał się. Kabel. Gordon Ramsay, how should a steak be cooked? Hi. Jest coś po polsku? Dzisiaj pokażę wam najlepszy sposób na zrobienie buldaka. Najpierw trzeba ugotować makaron, więc czego? Wodę. Saszetki na razie nie będą nam potrzebne. Sadzamy makaron. 90 tysięcy? Plus minus, ja gotuję. Ty, tak to 6. Dużo House Flippera ogląda, to God of War mniej ludzi grało na premierę. DLC w sensie mam na myśli. Ty, rzeczywiście chyba House Flipper zapłacił. 5 minut. Mieszamy. Już jesteśmy pod koniec gotowania, ja sobie Nie wiedziałem, że House Flipper taka wyczekiwana gra. Widzę 5 łyżek tej wody z makaronu. Bierzemy teraz sitko i odlewamy. Minecraft, ale muszę słuchać. Dobra, zapytam, bo wczoraj pytałem o 5 nad ranem, to jeszcze raz zapytam. Czemu ludzie mówią Tobiasz Gajgeming? Że Gajgeming. Czemu tak mówisz? Tobiasz Guy Gaming. To jest Tobiasz Gaming. Kumasz? Się mojej dziewczyny. Musisz skoczyć z tej góry. No dobra. No nie, no błag. Ty, Tobiasz ma dziewczynę. Już nie możesz mówić Guy Gaming. Guy Gaming. Jedno serce. I teraz tak przejdziesz tą grę. Nie bij zwierzątek. Tam masz wioskę, idź do niej. Jak modulator głosu? Nie, to po prostu Jolkun bez modulatora. O, ale jest bastion! Nice! Stój, nie co? Możesz skopać tych bloków złota, musisz znaleźć sobie inny bastion. No nie, no żartujesz teraz. Jest! Koniec związku. Dobra, chyba. Dobra, jeśli osoby oglądające tego shortsa teraz zostawiam suba, to musisz rzucić cały... Ta dziewczyna ma na imię Michał, ta? Czyli można mówić Tobiasz... No, twoje złoto do lawy. Pierwszy raz w życiu powiem, nie zostawiajcie teraz suba, błagam. A ja myślę, że wszyscy teraz zostawili suba, więc musisz wyrzucić. Nie! Dobra, papa. Tu są jeszcze bloki schowane. Dobra, Tobiasz, zniszcz oba spawnery w tej fortecy. Ja już mam wszystkie pałki. Dobra. Dobra, stój. Musisz skoczyć teraz do Voida. Miałem przejść grę. Dobra, ty nie chcesz, to ja to zrobię. No! Aha, Minecraft.
Nie miło. Hey, shawarma man! Oh, hi my friend! You wanna try my frozen ramen? Try. Ile zarabiają mopujący podłogę w NBA? Oglądajcie do końca, co? Bo się zdziwicie. W koszykówce bardzo ważne jest, aby parkiet był zawsze idealnie czysty i dobrze kleił podeszwy butów koszykarzy. Wiecie, aby uniknąć wszelkich rodzajów urazów. I jak przed meczem boisko jest proste do wyczyszczenia, to w trakcie już niekoniecznie. Często podczas meczu jest jakiś faul, przez co koszykarz, czytaj, wielka masa mięcha i potu spada na ziemię i zostawia za sobą mokrą plamę. Wtedy pojawiają się oni, czyli mopujący. Początkujący na tym stanowisku mogą liczyć na zarobki roczne nawet w okolicach 60-70 tysięcy dolarów, czyli dokładnie tyle, co średnia zarobków w całych Stanach. Oh, natomiast nice. Zaawansowani mopujący mogą zarabiać nawet 100 tysięcy dolarów rocznie. Zdziwilibyście się, ile jest tak naprawdę chętnych na takie stanowisko. Nie dość, że zarabiacie, często macie jakieś ciekawe interakcje ze swoimi idolami, możecie mieć nawet opłacone stypendium, to jeszcze widzicie mecz z prawie najlepszej możliwej perspektywy. Szybki challenge dla ciebie, widzę. Ej, fajne, ty, zarąbiste. Skończyłeś God of War, będę grał. Jak oceniacie swoją wiedzę na temat FNAF-a od 1 do 10? 0. Excuse me, can anyone rap? Fuck you. Postanowiłem zamówić najdziwniej. Przepraszam, chcę naprawić algorytm na polski. Siemano. Trzeba do Pocinek wjechać, stary, bo tam się kończy gierka, i zająć jakiś budynek, siedzieć i kamp. Na pewno widzieliście w filmach, jak ktoś przestrzeliwuje kłódkę, próbuje się gdzieś dostać, wyciąga gwiwerę, strzela do niej, kłódka się rozwala i właśnie wchodzi. Ciekawe, czy w prawdziwym życiu też jest to możliwe. No na pewno jest. Dosyć solidna, ale nie jakaś wielka. Czy kłódki się da hitem zniszczyć. Zobaczymy, czy uda się ją rozwalić jednym, czy może kilkoma strzałami. Sprawdzamy. Przynajmniej nie trafił nawet. Kłódka została centralnie. Co? Kłamie. Jest wgłębienie, dosyć takie zauważalne, ale czy można ją otworzyć, czy cały czas działa? Cały czas działa. Strzelamy dalej, zmieniłem położenie kłódki, żeby była bardziej... Ej, jak to możliwe? I centralnie, nie po skosie. O, popsuł. Ten strzał był piękny, spowodował pęknięcie kłódki, zobaczcie, ale cały czas nie można jej otworzyć. Musimy strzelić jeszcze raz. Czyli trzy hity trzeba. Nie. Kluczyka też nie włożę. Nie, no teraz coś jej wypadło. A teraz chyba się dostaniemy? Tak. No i weszliśmy. No ale się da, tylko ile hitów. Yo, why are you crushing the cam, bro? Oh man, I'm just trying to get some money for me and my daughter, man. How old's your daughter, bro? 2 years old, bro. What do you sell the cans? Yeah. Ty, takie ma buty jest bez. Ty bez robot. Skąd ma? Been a good day, bro. Ile te buty chodzą? I sell the cans and get the food to my daughter. It would be a better day. How about this, bro? You leave that? This is fake, jak nie, jak nic. And I go get you whatever you want. Really? Yeah, for you and your daughter, man. It's a blessing, dude. So how long have you lived in the city, man? Like 8 months, supposed to be out of treatment. You just got out of treatment? Yes, sir. Did you go because you wanted to or because you had to, bro? I don't want to. Be a better person? Yes, sir. How's it going, man? Like, is it tough? Yeah, out here, yeah, it is. Yeah. Take care of the daughter at the same time. It's not easy, that's why. It's this one is... Thank you, bro, I appreciate it. Hello? Yes, sir. Son, you just pick your favorite one, bro. Ty jest ten, co kupuje bezdomnym poduszki, tak? Yeah, that's what I say, too. Perfect, bro. So my community is gonna give you $100, all right? Yeah, then you're gonna pick one person that's following me on my social media platform, and I'm gonna bless them with $50 in honor of you. Olivia. Chłop, gniecie puszki codziennie, żeby jedzenie kupić córce, a ten mu każe wybrać spośród słupków kogoś, co komu da 5 dych. Ale to jest fejkowe, nie? To jest taki fake te filmy. Kilonin za każdym razem, kiedy wychodzi z domu, musi kogoś uszczęśliwić. Tym razem poszedł do Walmartu, coś takiego jak Biedronka, i postanowił kupić sobie parę rzeczy do domu. Gdy już był przy kasie, zauważył chłopca i spytał się go, czy ma rower. Chłopiec od razu odpowiedział, że nie ma, no i szak zaczął działać. Od razu powiedział chłopakowi, żeby poszedł wybrać sobie rower, a nawet próbował mu doradzić. Szak fajna. Po co to robi, odpowiedział, że te dzieci z matkami przypominają mu jego i jego matkę z dzieciństwa, i dlatego chcę im zawsze pomagać, bo on nie mógł sobie pozwolić na takie rzeczy. Jak sam mówi, pieniędzy ze sobą do grobu nie weźmie. No a to kolejny przykład, kiedy Shaq bezinteresownie pomaga innym osobom. Miły jest Shaq i Loni, lubię go. Dzisiaj jest 14 dzieńka. Cicho. Zaleję wódką na 2 tygodnie, mleczko stóp. Smak dzieciństwa. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Czekamy. No dobrze, minęło 2 tygodnie, pomochajmy. Angiel koniak dla lubiących alkohol. Nie ma co przecedzać, nie ma co jeść. Zje to? Zje to?
O Jezu, jakie to dobre mleczko w tubce dla dorosłych. To co myślicie? Słodycz, smak mleczka w tubce, śmietanka i dobry drink. Czy on ma problem z alkoholem, czy to jeszcze nie ten moment? Męskie Erkonik. Mocne 7 na 10. To jest ten, no, ten. Pinakulada. Emocjonalna. Pinakulada zawsze 9. Ej, fajne, to takie malibu na wypasie, lekko kokosowe. I oni tak normalnie sobie tam pracują w dzień i tak dalej i co jakiś czas po prostu testują wódkę i dalej jakby i potem sobie jedzie na zakupy autem na przykład do Kauflandu. Ta? Mleczko kokosowe z czymś, z alkoholem, fajnie pali, fajna słodycz, polecam. Tak pomaga ludziom, bo on zjadł w dzieciństwie tyle żarcie, że chyba tak, no. Mocno kokosowe, ale dla takich, co lubią mocno poczuć, że piją procenty. Poczuć. Okej. Okay. Robią sobie jaja z Polski. Wiecie kto? Dlaczego? Mapa ta przedstawia liczby, które... 2137 Polska, dobra. Jakie są trzy najdroższe rzeczy, które posiada Michael Jordan? Wydał 61 milionów na swój prywatny samolot, który zrobiony jest idealnie pod niego. W środku znajdziemy bar, miejsce do palenia cygar i grania w karty. A z zewnątrz na początku pomalowano go w barwy Uniwersytetu North Carolina, ale później został przemalowany w stylu nadruku słonia, który pojawia się na Jordanach trójkach. Jordan lubi wygodnie podróżować, no bo za 80 milionów dolarów kupił sobie jacht, w środku którego znajdziemy boisko do koszykówki, kino domowe, siłownię i 7 sypialni. Ile ma pieniędzy, Michael? Ale to nic, przy jego najdroższym zakupie, którego dokonał w 2010 roku, za 175 milionów kupił drużynę Charlotte Hornets, ale jednocześnie okazało się to jego najlepszą inwestycją, bo na ten moment ta drużyna wyceniana jest na 1,5 miliarda dolarów. O kurde, ty Michael Jordan to jest, no, big brain. Chemioterapia paliatywna. Kurde, to jest ta cegata, że heroinę warto brać. Obejrzmy. Czyli już wiadomo, że nie pomoże, ale wlewamy tę chemię. Przeciągnąć jak najdłużej. Niech ma wrażenie, że jest leczony człowiek. A mama źle to znosiła. I syn zaczął załatwiać mamie na czarnym rynku marihuanę. Mama cierpiała ogromne bóle. Opioidy źle działały. Była zamulona, nie kontaktowała za bardzo, nie wstawała z łóżka. Ty, to jest jak w tym, był taki polska komedia, co babcia znalazła u wnuczka tego właśnie owy produkt, zaczęła palić, aż z wózka wstała. Zaczął kupować marihuanę. Mamie pomogło przeciwbólowo świetnie. Nie wszystkim pomogło. Ale chyba ten film oglądała, co ja. Ostatnio postać. Ty, koniec! W dupę, 2 godziny szorcy oglądamy. Wybaczcie, zapomniałem, że jest 20 już. Ostatni. Postanowiłem sobie, że sprawdzę, jak postacie NPC w GTA reagują na samochodową. Mroczek, opanuj się, ty w dupę kasztanie! Kolizję. I w GTA 5 to generalnie... Ja pierdzielę! ...w kogoś, a ten najczęściej coś krzyknie i albo stoi jak taki banan, albo po prostu ucieka. GTA 4 to oczywiście inny świat pod tym względem. Tutaj postacie wychodzą z auta i albo rzucają jakimś tekstem w twoją stronę, po czym od... Czyli stare GTA lepsze? ...jeżdżają, albo starają się wytargać ciebie z auta, żeby spuścić ci łomo. Ostatnio na jednym z live'ów zdarzyła mi się najciekawsza sytuacja. Zrobiłem kolizję, poprzez którą NPC chciał mi walnąć, ale dałem mu się, bo zauważyłem, że obok przypatruje się całej sytuacji policjant. I teraz jak myślicie, co zrobił policeman? Zatrzymał gościa, celując do niego z broni, po czym, uwaga, odprowadził go do najbliższego radiowozu, pozwolił mu do niego wsiąść, a następnie wsiadł do niego sam i wszyscy odjechali. Nie. A jak GTA 4? Nie wiem co. Ja już karmiłem pieska. Każdy, kto chciał, to karmił. Mam nadzieję, że każdy karmił. Ty! Koniec przeglądu shortsów, bo już z mojego mózgu zrobiła się jajecznica. Też tak masz? Taka ścięta mocno. Dobra. Blank Beats Production. HUSARIA!